Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj postaram się dokonać rzetelnej i jak najbardziej tylko się da obiektywnej analizy tego, co zaszło na Marszu Niepodległości i wokół Marszu Niepodległości, że coś poszło nie tak. Właśnie takim elementem przewodnim dzisiejszego materiału będzie co poszło nie tak, bo coś ewidentnie nie tak poszło, jeżeli w zeszłym roku nie było praktycznie żadnych ekscesów. Media, które bardzo mocno chciały się do Marszu Niepodległości przyczepić, się w zasadzie ośmieszyły. Gazeta Wyborcza doszła nawet do takiego stopnia, że puściła swojego wypastowanego na czarno reportera w tłum. On nie bardzo cokolwiek dał radę zarejestrować, w związku z tym zaczął gadać o jakiejś myślozbrodni, czyli że on czuł, że chcieli go zaatakować, no i że czuł jakąś taką nienawiść, która nawet jak tego nie mówili, to on to czuł, jakieś takie bardzo dziwne rzeczy. No tamci wszyscy, którzy próbowali zaatakować, się ośmieszyli. No a teraz jest burza medialna i nawet niektóre media dopuszczają się takich rzeczy, że ten marsz próbują nazywać marszem faszystów, jakichś rasistów, ksenofobów, czyli zarzucają każdemu, kto w tym marszu szedł, że właśnie jest rasistą, ksenofobem, może nawet nazistom, nawet babciom, nawet Azjatom, nawet dzieciom, nawet rodzinom z wózkami, z małoletnimi dziećmi. No, coś ewidentnie nie tak poszło. Oczywiście ja tutaj mam swoje zdanie na ten temat, jestem w to troszeczkę emocjonalnie zaangażowany, zwłaszcza, że nie jestem ani rasistą, ani ksenofobem, ani faszystą, a też w tym marszu szedłem. Co prawda szedłem, żeby zrobić robotę reporterską, bo ja robiłem stream na żywo z tego marszu, niemniej jednak no skoro to był, nie czułem się, żebym uczestniczył w jakimś marszu rasistów, faszystów czy ksenofobów, więc czuję się też trochę obrzucony błotem, ale będę stosował wszystkie możliwe zasady obiektywizmu, to znaczy będę dopuszczał wszystkie informacje, jakie tylko są, nie stawiał tezy na samym początku, a informacji nie będę właśnie tak filtrował, że o, ta mi nie pasuje do tezy, to tą pominę, tak jak to robią właśnie niektóre media, które starają się na siłę wmówić policji, że jest wulgarna i chamska i starają się wmówić, że jakiś policjant powiedział do jakiejś kobiety, że jest taką brzydką panią na K. No a potem się okazało, że on się zwracał do swojego kolegi Coulsona, co jak się mocniej wsłuchać materiał, to jest to ewidentnie, że tam dało słowo Coulson, a nie brzydkie, wulgarne określenie prostytutki. Także tutaj zasady obiektywizmu będą zachowane. Niemniej jednak, słuchajcie, coś ewidentnie poszło nie tak. Co by nie mówić, nawet o skrajnie złej woli niektórych mediów, ocierających się nawet o propagandyzm, to, słuchajcie, banery, które dały pretekst do bezpardonowego ataku na Polskę, tam ewidentnie były. Ja mogłem ich, słuchajcie, nie widzieć, bo byłem tam tylko jako zwykły vloger, który sobie niósł steadicama do telefonu i sobie nadawał to wszystko na żywo. Marsz był wielki, rozciągnięty na dobrze ponad kilometrze. Ja mogłem nie zauważyć, ale słuchajcie, organizatorzy mieli obowiązek zauważyć, mieli obowiązek być na całej długości tego marszu, byli zobowiązani widzieć i reagować, tak? Zwłaszcza, że to nie były małe transparenty. Małe transparenty też się pojawiały. Że tu i ówdzie pojawił się właśnie jakiś facet z czymś na kiju. No, niemniej jednak no, czepiają się niestety te mainstreamowe media, takie gigantyczne, słuchajcie. I do tego podobno, to znaczy tak twierdzi sama policja, a tutaj w tym wypadku no jakoś nie ma podstaw, żeby jej nie wierzyć, że policja prosiła organizatorów tego marszu o reakcję, na zasadzie ściągnijcie te banery, bo jak my ściągniemy kolesi z tymi banerami, to będzie bitwa z policją i będzie bardzo źle. My nie chcemy tego robić, żeby nie zaogniać sytuacji, ale wy możecie to zrobić i prosimy was, żebyście to zrobili. I coś ściągnięto? No wygląda na to, że nie ściągnięto. Chyba że za chwilę pojawi się jakieś dementi ze strony organizatorów i powiedzą, słuchajcie, myśmy te banery ściągnęli po 15 minutach, odkąd się pojawiły. Tyle tylko, że wcześniej wraże stacje zdążyły je nagrać. Ale do tej pory takiego dementi nie ma. Zresztą nie wiadomo, kto miałby puścić te dementi
dementi, bo rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej został wywalony. No i właśnie tutaj jest drugi aspekt, no tekst rzecznika prasowego Młodzieży Wszechpolskiej o separatyzmie rasowym był, no i padł, słuchajcie, w magazynie Do Rzeczy, czyli medium, no raczej takim prawicowym, no raczej nie można ich podejrzewać o to, że oni tutaj jakąś wrogością do prawicy się kierowali, gdy ten tekst puszczali. No, zresztą nie było żadnego zarzutu, że tekst nie był autoryzowany lub że cośkolwiek wyciągnięto z kontekstu. No nie, raczej do tych słów, od tych słów się nikt nie odżegnuje. Separatyzm rasowy, będę jeszcze o tym dalej mówił, tak? Słuchajcie, i to wszystko dzieje się w sytuacji, gdzie wiadomo było, że będą prowokacje. A dlaczego było wiadomo, że będą prowokacje? Bo to jest ten ciasto i co roku są, prawda? Nagrania w takiej restauracji Sowa i Przyjaciele, które potem zostały nazwane taśmami prawdy Platformy Obywatelskiej, no bardzo jasno pokazują, że nawet spalenie budki strażnika kilka lat temu pod ambasadą rosyjską było elementem prowokacji, robotą służb, prawdopodobnie na zlecenie Platformy Obywatelskiej, bo tam dwoje wysoko postawionych polityków Platformy Obywatelskiej sobie z tego śmieszkowało, tak na zasadzie ha, 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 ale ich fajnie wrobiliśmy. No, taki kontekst tego śmieszkowania był. Czyli skoro mogli się dopuścić nawet tego, że spalili tą budkę pod ambasadą, gdzie wiadomo było, że wtedy były jakieś takie akcje, że wchodzili w tłum jacyś dziwni ludzie i prowokowali zadymy z policją, gdzie nie wiadomo dlaczego ta tęcza płonęła, że sobie bach marszedł, wszyscy pilnowali, nagle bach, wyskakiwał jakiś człowiek, nie wiadomo skąd, padnie tęcza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że te prowokacje będą, posuwali się do bardzo, bardzo dziwnych rzeczy, a przez ostatnie lata był spokój. Rok temu właśnie Gazeta Wyborcza, no to się ośmieszyła się po prostu tym artykułem z pastowanym reporterem, czyli były prowokacje, kilka lat był spokój i nagle teraz, kurczę, mimo tego, że były ewidentnie próby prowokacji, czego najlepszym przykładem jest ten zeszłoroczny artykuł pana Hugo Badera, no i był spokój. Zwykle się nie udawały. Ci, którzy robili prowokacje, ci się ośmieszali, a teraz? Właśnie, co teraz szło nie tak, że dano paliwo tym, którzy chcą szkalować polskich patriotów i nazywać ich nazistami, rasistami, faszystami, żeby nie było wątpliwości. Ja się w sposób skrajny odcinam od tych paskudnych transparentów. W sposób skrajny odcinam się od wypowiedzi tego człowieka z Młodzieży Wszechpolskiej, prawda? No, niemniej jednak w sposób skrajny też gardzę tymi mediami, które próbują zrobić taką manipulację, że skoro iluś tam kolesi niosło jakiś transparent, to 60 tysięcy ludzi, wśród których byli Azjaci, czarnoskórzy, rodziny z dziećmi, babcie, że to wszystko są rasiści i naziści, bo to jest po prostu chamstwo. To już nawet nie jest manipulacja, to jest po prostu zakrzywianie rzeczywistości i to jest dawanie paliwa zagranicznym mediom, żeby szkalować Polskę i Polaków. To jest okropne, tak? I co z tego, że prawie wszyscy idący w tym marszu serdecznie gardzili, podobnie jak ja, nazizmem, faszyzmem. Co z tego, że taki Krzyś, czyli ja, to nawet stojąc w tym tłumie, gdzie można było za to dostać w mordę teoretycznie, miał dawać odpór niektórym przyśpiewkom. Ba! Co z tego, że nawet, że jak ja zacząłem dawać odpór tym niektórym przyśpiewkom, to ci ludzie stwierdzili, kurde, faktycznie, może jednak nie, czyli to tak widać było, że ktoś taka owcza mentalność, nie? Ktoś gdzieś tam rzucił hasło i krzyczeli te głupie przyśpiewki, nie? Tutaj ktoś z drugiej strony rzucił hasło, ta przyśpiewka jest głupia i takie trochę opamiętanie, nie? Co też pokazuje, że to było takie sterowanie, no ale co z tego, tak? To widać w relacji na żywo, tam w którym momencie jak przechodzę przez most, jak tam chłopaki zaczęli krzyczeć, że chcieliby uprawiać seks z pewną stacją. Ja tam zaczynam się do tego odnosić, tłumaczyć. No właśnie, obejrzyjcie sobie, co tam się,
co się dalej staje, tak? No właśnie, co z tego, że były tam kobiety, dzieci, rodziny z niemowlakami w wózkach, że byli tam obcokrajowcy, tym Wietnamczycy, Chińczycy, osoby z czarnej Afryki. No łatka została przypięta, prawda? Efekt? Wiele osób będzie się bało przyjść na Marsz Niepodległości rok temu. Słuchajcie, nie rok temu, tylko w przyszłym roku. Dlatego, bo niestety, jeżeli temu marszowi zostanie tak na stałe i na trwale przypięta właśnie taka bardzo zła łatka, to ta łatka potem będzie przechodzić na każdego, kto się tam pojawi. W związku z tym ludzie medialni, politycy będą bali się tam pojawić. Zwykli, normalni ludzie będą się bali tam pojawić, bo się będą obawiać, że ktoś im zrobi fotkę, pójdzie to do pracodawcy i wylecą z roboty. Także to jest bardzo szkodliwe. Ta łatka, która niestety została przypięta, będzie bardzo szkodzić. I co z tego, że ta łatka jest w stosunku do 99, ileś tam procent ludzi, którzy tam byli, nieprawdziwa? Nie, to są odwrotne standardy. To jest ten słynny mem z Nohalem, z tym nosaczem, że nie wszyscy mentalność lewicowych mediów, czy tam mainstreamowych, nie wszyscy Arabowie to terroryści, ale wszyscy, którzy szli w Marszu Niepodległości, to rasiści, ksenofobowie i inni źli ludzie, nie? No tak to będzie stosowane i niestety to będzie wymuszane, słuchajcie. Teraz jeszcze raz powiem, żeby tutaj nie było, że ten vlog będzie krytykiem Marszu Niepodległości. Nie, nie będzie. On będzie krytyką ludzi, którzy pozwolili na to, żeby ludzie, którzy chcieli zrobić złą robotę, że im się udało. Po prostu, jeszcze raz to sobie powiedzmy. Na marszu doszło do szeregu prowokacji. Jakich i gdzie, o tym za chwilkę będę mówił w dalszej części. Skutki tych prowokacji są bezwzględnie wykorzystane z posuwaniem się do manipulacji, włącznie do zakłamywaniem rzeczywistości. To jest po prostu okropne. Niemniej jednak, co do tej pory powiedziałem, że na tym marszu było, to było. I teraz, okej, można mówić, że to byli jacyś kolesie, którzy weszli z transparentem w tłum, wykrzykiwali jakieś okrzyki, ale oni byli na przykład przez kogoś przekupieni, albo przez kogoś wynajęci. No skoro służby mogły zorganizować taką akcję, że spalili budkę strażnika, to mogli też wynająć iluś kolesi, którzy rozłożą transparent i będą wykrzykiwać nienawistne okrzyki. Mogli to zrobić. Ale nie ma na to niestety żadnych dowodów, między innymi z winy organizatorów, słuchajcie. A więc co poszło nie tak? Co zgubiło? A zaraz potem będziemy sobie omawiać te wszystkie prowokacje. Słuchajcie, moim zdaniem pierwszą rzeczą, która tam zawiodła, to jest pewność siebie. Niestety, trzeba być pewnym siebie, ale nie można przekroczyć pewnej granicy, po której pojawia się już takie słowo jak arogancja, pycha. Niestety, pycha kroczy przed upadkiem i po prostu organizatorzy, przestańcie być pyszni. Przez ostatnie 2 lata bardzo wam się udawało, macie swoją reprezentację w Sejmie, ludzie zaczynają was wypuszczać z takiej klatki, bym powiedział, nie rozmawiam z tymi ludźmi, wchodzicie do mainstreamu coraz bardziej, ale bardzo szybciutko możecie to wszystko stracić, jeśli po prostu zrobicie się aroganccy. A wszyscy wiemy, że w wielu miejscach, słuchajcie, tej arogancji było całkiem sporo. Słuchajcie, jak policja mówi, ej, chłopaku, zobacz, tam jest baner. Duży, cholera, baner. Baner, który łamie prawo. Bo to nawet nie chodzi o to, że te treści, które były na tych banerach, są obrzydliwe. I ja się również od tych treści odcinam, żeby nie było. Ale one, poza tym, że są obrzydliwe, to one łamią prawo. I policjant, jako człowiek, który jest od przestrzegania prawa, mówi ci tak, misiu, tam jest baner, który łamie prawo, to bierz swoje służby marszowe i go i zwijasz ten baner, tak? Wywalasz tych ludzi z marszu. Jako organizator marszu masz prawo wywalić z marszu każdego. Bez podania przyczyny, po prostu mówisz mu, że ma odejść i odchodzi. Więc wywalasz tych ludzi, zwijasz ten baner, a następnie w tym wypadku wystarczy poprosić, co się wtedy robi, tak? No to wtedy idziesz i go zwijasz, a następnie prosisz policję, żeby wylegitymowała tych ludzi, którzy ten baner wnieśli. No bo jak ich wylegitymują, to potem łatwo można udowodnić, że to nie byli jakcykolwiek ludzie związani z organizatorem, ani z żadną organizacją powiązaną z organizatorem, ba, może nawet się uda udowodnić, że byli to jacyś ludzie powiązani na przykład z jakąś organizacją dla siebie wrogą.
albo on na przykład jakimś medium, co dzięki takiemu wylegitymowaniu się okazało kilka tygodni temu, chyba półtora miesiąca, że był sobie protest rzekomych ekologów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, dzieli ich wylegitymowali i bach, kurczę, pracownicy i współpracownicy pewnej gazety, nie? No i kurczę, miało być tak pięknie, a wyszło, że zostali ośmieszeni. Oczywiście wszystko to zostało zamiecione pod dywan, takiej najwielkiej fali z tego nie było, no bo co, media medium oczu nie wykolą, nie? Niemniej jednak wtedy masz pozamiatane, prawda? No, a na końcu idziesz do tego policjanta, który ci powiedział, że tam się dzieje coś niedobrego i po prostu ściskasz mu prawicę i mówisz mu tak normalnie po ludzku dziękuję. Dlatego bo w tym momencie on ci uratował tyłek, tak? On ci powiedział, że jest zagrożenie. I to nie jest zagrożenie dla niego, bo on ma to serdecznie w dupie, za przeproszeniem. On może sobie poczekać do końca marszu, bo on może zawsze powiedzieć, że nie interweniował z tego powodu, że gdyby zaczął interweniować, to by się zrobiła większa zadyma. I miałby rację, bo gdyby policja tam weszła, to tam by była jeszcze większa zadyma. Natomiast informując ciebie, uratował ci tyłek. Bo gdybyś zwinął ten transparent, to nie doszłoby do tego wszystkiego, co by doszło. Znaczy zwinął. Wysłał swoje służby, żeby zawinęli tych ludzi z tym transparentem. Czyli usuwasz transparent, tak? Który łamie prawo. Na co zrobili ci organizatorzy? No ci organizatorzy po prostu to olali. Taka jest informacja od policji. I to jest po prostu pycha. Pycha, która kroczy przed upadkiem. Jakby powodem tej pychy jest to, że politycy nas wspierają, partia rządząca ciepło o nas mówi, ludzie nas kochają, z roku na rok coraz większe liczby ludzi, całkiem spora kaska się uzbierała na zrzutce, gwiazdy nas wspierają, politycy idą w tym marszu, co nam się może stać? No właśnie to się może stać. To się może stać, że mogą wam wleźć ludzie z zewnątrz, wywiesić transparent, a potem media będą grzały, że to byli wasi ludzie i też, że to był wasz transparent. Bo się nie posłuchali policji, która mogła tam wejść, mogła zrobić aferę, ale wolała was ostrzec. Dalej, wypowiedź Rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej o separacji rasowej. Słuchajcie, to jest po prostu masakra i skandal. Czemu on to zrobił? Najgorsze jest to, że prawdopodobnie to nie była akcja tego typu, że jakby to powiedzieć, że facet coś chlapnął, miał coś innego na myśli i tak wyszło. Takie rzeczy też się zdarzają. Sam wiele razy w życiu coś chlapnąłem, bardzo wysoką cenę byłoby konieczność na to zapłacenia, bo to brutalnie wykorzystano do niszczenia mnie, tak? Natomiast w tym wypadku to był wywiad, to był artykuł w gazecie, więc jest czas, żeby potem się jakby go przeczytać, pomyśleć. To znaczy, ciężko coś chlapnąć w wywiadzie prasowym, tak? Gdzie go udzielasz, potem dziennikarz go pisze, wysyła tobie do akceptacji i dopiero potem drukuje. Jeżeli go nie wysłał, no to się w tym momencie mówi sorry, artykuł nie był nieakredytowany, tylko żono, jak się mówi, artykuł jest zatwierdzany, czyli... No wiadomo, o co chodzi, że artykuł nie był zaakceptowany, prawda? Natomiast tutaj takie słowo nie padło. W związku z tym, no, że sorry, że on to jednak potwierdza, on się nie odcina od tych swoich słów. No to w tym momencie no nie może być, że chlapnięcie. No słuchajcie, niestety, ale jest bardzo prawdopodobne i to się mówi w wielu kręgach, gdzie rozmawiałem sobie właśnie z ludźmi zbliżonymi do narodowców i stary, po co on to powiedział? Przecież było jasne, że za to będzie po prostu jadka jak się tylko da, że mainstreamowe media tego nie odpuszczą. Tak, tu jaką odpowiedź uzyskałem? Tak, mainstreamowe media tego nie odpuszczą, ale w naszym środowisku to on będzie za to królem. Ja w tym momencie po prostu odpadłem, bo sorry, ale jeżeli jest jakieś środowisko, które uważa, że za taki tekst można zostać królem, to ja się odcinam od tego środowiska i sorry Winnetu. Mam nadzieję, że tam padło chlapnięcie. No, niemniej jednak, jako neutralny obserwator widzę od jakiegoś czasu, że trwa rywalizacja, kto będzie bardziej radykalny.
Bo ten, kto będzie bardziej radykalny, ten wygląda na to, jakby miał więcej, więcej stronników, więcej znaczy. No tak to cholera wygląda, słuchajcie. Podobnie robi się w tak zwanych mediach prawicowych, niestety ku mojemu przerażeniu, bo nie biorę w tym udziału i nie chcę brać w tym udziału, ale niestety niektóre prawicowe media, w tym te oparte na wideo, gadają rzeczy, które w sposób oczywisty łamią prawo i są potem obrzydliwie wykorzystywane przez media głównego nurtu, ale wcześniej, no to ci ludzie mają wyświetlenia, tak? Jakieś różne clickbaity robią, a potem właśnie mainstreamowe media sobie robią program, gdzie pokazują niepoprawnych politycznie twórców jako rasistów, ksenofobów i tak dalej. Słuchajcie, bardzo obficie oczywiście ilustrując tezę cytatami. Teraz tak, jasne, że te mainstreamowe media robią to między innymi dlatego, że im spada oglądalność, a internetowi rośnie. W związku z tym każde uderzenie w internet jest na ich dla nich dobre, no bo jak uderzą w internet, to zachowają część widzów, bo nie pójdą do internetu, tak? Natomiast, ale czy wiedząc to, no niektórzy na przykład twórcy internetowi nie mogą przestać wygadywać takich bzdur pod publikę? Te kliki naprawdę są tego warte? Cały czas podkreślam. Chodzi o to, że niektórzy po prostu mówią rzeczy obrzydliwe i łamujące prawo tylko dlatego, że ludziom się to podoba. Więcej wam powiem. Niektórzy nawet mają z tym potem, przez to potem mają problemy. Tylko, że nie mówią o tym, że mają problemy. Nie ostrzegają innych twórców, tylko każdy następny próbuje być jeszcze bardziej radykalny. I słuchajcie, przez to potem cierpi całe środowisko, niestety. Wiecie na pewno, że Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić cenzurę internetu. Bo o tym się w środowisku mówi tak już od jakichś półtora roku. Mniej więcej, między innymi dlatego, że no internet w dużej części jednak robi się coraz bardziej nieprzychylny Prawu i Sprawiedliwości. Niektórzy mówią, że nie dlatego, że w sposób naturalny robi się nieprzychylny, tylko że tam pojawiają się właśnie tak zwane ruskie trole. Niektórzy, że bardziej obeznani, mówią o niemieckich trolach albo o wewnętrznych trolach, nie? W każdym razie robi się już coś takiego, że no nawet zobaczcie sobie na Facebooku, ile członków mają grupy popierające Prawo i Sprawiedliwość i ile mają członków grupy popierające Rzeplińskiego, Frasyniuka. Są miejsca w internecie, gdzie ten PiS jest po prostu znienawidzony. I teraz zamiast PiS normalnie robić kampanię w internecie, przeciwdziałać tym takim akcjom typu będziemy przeciwdziałać akcjom właśnie szkalowania, jakby budowania takiego strachu przed powiedzeniem czegokolwiek niepoprawnego politycznie, bo zaraz właśnie takie trole przyjdą i cię zaatakują, to wiele ludzi mówi, że PiS chce właśnie cenzurować internet, tak? I słuchajcie, w tym momencie jest pytanie, czy naprawdę chcecie być pretekstem do tego, żeby PiS ocenzurował internet? I przecież wiadomo, że jak to jest z pretekstami, prawda? Jeden jest winny, dwóch jest winny, trzech jest winny, oberwie całe środowisko, bo pokażą tego youtubera, który tam wzywa do wychodzenia na ulicę i palenia samochodów, tego, który wzywa tam do mordowania Arabów, czy jeszcze tego, który gloryfikuje jakąś tam przemoc putinowską, nie? Wyciągną takich trzech, czterech, pięciu, każdemu wytną po dwa, trzy fragmenty i powiedzą, że no, trzeba uciszyć to środowisko, bo ono robi to i to. Dokładnie tak samo jak będzie jak z tym Marszem Niepodległości. Gdzie 20-30 kolesi niosło transparent, natomiast teraz przez te transparenty łatka jest przyczepiana 60 tysiącom ludzi. Tak samo tutaj. Pycha kroczy przed upadkiem. Słuchajcie, tak samo z tym rzecznikiem Młodzieży Wszechpolskiej jest, do którego wracam i kończę temat. Okej. Okay. Szybko inni członkowie Młodzieży Wszechpolskiej szybko się odcięli. No i bardzo dobrze, że się odcięli, bo tekst, że czarnoskórzy człowiek nie może być Polakiem, to jest po prostu jakieś kuriozum. Tak swoją drogą, ty wiesz, chłopcze, że nawet w Powstaniu Warszawskim brał udział czarnoskóry Polak, patriota, który prawdopodobnie oddał życie za ojczyznę, jaką jest Polska. I ty mu odmówisz mu prawa do polskości, bo jest czarnoskóry. Weź ty, chłopcze, się zastanów, co ty powiedziałeś, tak? I
sorry, jesteś młody, można, ale żeś to powiedział. I to nie chlapnąłeś na zasadzie takiej, że idziesz sobie ulicą i coś powiesz, albo ktoś cię nagrał w jakiejś knajpie z ukrytej kamery. Udzielałeś wywiadu do prasy. Autoryzacja. O, właśnie. To jest to słowo, którego mi brakowało. Nie podnosisz, że wywiad był nieautoryzowany. Jeżeli dziennikarka ci to zmanipulowała, to powiedz. Wywiad był nieautoryzowany, nie chciałem tego powiedzieć, nie? Także odcinam się w zupełności. No niemniej jednak, no... Ja to nawet nie muszę się odcinać. Dlaczego ja mam się odcinać? Czy ja kiedykolwiek byłem związany z młodzieżą wszechpolską? Bretnie. Ja to potępiam. Potępiam w czambu po prostu takie gadki, tak? Fajnie, że reszta młodzieży wszechpolskiej się odcięła. No niemniej jednak teraz już ludzie będą wobec was bardzo, bardzo ostrożni. Czy warto się w waszym towarzystwie pojawić? Bo się ludzie będą bali, że na przykład teraz zaprosi się do programu kogoś od was, porozmawia się z nim, a potem taki ktoś za dwa dni wyjdzie i zacznie gadać takie głupoty. No i później można oberwać rykoszetem, nie? Tak samo jak teraz rykoszetem oberwali wszyscy ci, którzy poszli na Marsz Niepodległości. Teraz w robocie muszą się tłumaczyć, czy czasem nie są rasistami, faszystami, ksenofobami. Między innymi przez was. Słuchajcie, a teraz lecimy sobie po poszczególnych zajściach i będziemy je rozbierać na czynniki pierwsze i pokazywać, jaka tam była wredna manipulacja i czego się niektóre media dopuściły. Słuchajcie, cytat z paska TVN-u. Obywatele RP, dwukropek, bezbronne kobiety stanęły na drodze brunatnej fali. Zostały pobite. Mówię to w ten sposób, pomijając takie kwestie, że tam... no, nieważne. Ja się nie powinienem czepiać przecinków. Natomiast, no, ten pasek to chyba, no, zasługuje na nagrodę Złotego Goebbelsa. Słuchajcie, może zanim sobie dokładnie pogadamy o tym pasku, co tutaj jest po prostu jawną nieprawdą, to zacznijmy od tego, że każdy, kto szedł w tym marszu i nie czuje się brunatną falą, bo to jeszcze raz przeczytam, obywatele RP, dwukropek, bezbronne kobiety stanęły na drodze brunatnej fali. Każdy, kto szedł w tym marszu i nie czuje się brunatną falą, to ma w mojej ocenie podstawę do pozwania w tym momencie tych obywateli RP, którzy twierdzą, że tam była jakaś brunatna fala. No bo jeżeli szedłeś w tym, to według nich, rozumiem, jesteś częścią brunatnej fali. A jeżeli nie czujesz się brunatną falą, to zostałeś pomówiony. A pomówienie w przestrzeni publicznej, no jest karalne po prostu, tyle. I sorry, tak? Co zaszło naprawdę? Bo słuchajcie, Gazeta Wyborcza pokazała tylko taki krótki fragmencik, tam jest bardzo dużo cięć i tam rzeczywiście na tym materiale Gazety Wyborczej to wygląda tak, jakby doszło do jakiejś próby linczu jakichś biednych kobiet, które sobie tam siedziały i po prostu no może się zmęczyły i usiadły sobie na asfalcie, nie? Natomiast polecam film na fanpage'u, który się ten fanpage nazywa się Zamykamy Stefana Niesiołowskiego w psychiatryku. Żeby nie było, to nie ja chcę zamknąć Stefana Niesiołowskiego w psychiatryku, nie ja założyłem ten fanpage, po prostu tam jest fanpage, tam jest po prostu cały film z tego zajścia, a nie urywki, które są pokazywane w mainstreamowych mediach, prawda? I słuchajcie, co pokazuje ten cały film? On trwa około 20 paru minut. Tam jest widać, że grupa, nazwijmy to tak bardzo oględnie, pań w średnim wieku zakłóca legalną manifestację. To jest swoją drogą karalne, za co jest paragraf i nie wiem dlaczego, za co nie są wyciągane konsekwencje. Dlaczego się w ogóle o tym nie mówi. Zakłócenie miało jakby odbywało się poprzez to, że te panie w średnim wieku wyciągnęły prowokacyjny transparent pomawiający uczestników marszu o bycie faszystami. Bardzo poważne pomówienie, zwłaszcza w kraju, który przez Niemców tak dużo wycierpiał w czasie II wojny światowej, a tutaj jest Marsz Niepodległości, w związku z tym te wszystkie rzeczy jakby wracają. No i także, że bardzo, bardzo poważna rzecz.
Następnie te osoby wyzywały niektórych uczestników marszu, między innymi od faszystów, i tarasowały przemarsz. No, uczestnicy oczywiście wdawali się w pyskówkę z tymi osobami, między innymi bardzo mocno szydząc z ich urody, ewentualnie z kompletnego braku ich urody, ja tam nie wiem, nie przyglądałem się, oraz wyrywali tym osobom transparent, przez co usuwali element, który ich atakował personalnie, nazywając ich faszystami. Był nawet moment, gdy uczestnicy otoczyli te osoby siedzące na jezdni i blokujące legalną manifestację, legalny przemarsz, otoczyli je takim swoistym kordonem, by nie dopuścić innych do tego, żeby tam mogli do nich dochodzić i je tam szturchać czy kopać, nie? I teraz co jest bardzo ważne, oczywiście byli ludzie, którzy przedarli się i zaczęli je szarpać, atakować. Być może nawet było tam jakieś kopnięcie. Natomiast to nie było tak, że nagle się uczestnicy marszu na te kobiety rzuciły. Te kobiety ewidentnie zaatakowały, potem usiadły, a potem pojawili się jacyś ludzie, którzy je zaczęli właśnie szturchać, może nawet kopać. Natomiast większość uczestników marszu ich broniło dostępu do nich i próbowali odciągać tych agresorów. I teraz znowu pytanie, skąd się wzięli ci agresorzy, gdzie oni się poszli, dlaczego nikt na to nie reagował, prawda? Skąd się wzięli właśnie ci agresorzy? Ba, skąd się wzięła Gazeta Wyborcza? Skąd ona wiedziała, gdzie być, prawda? No bo to jest ciekawe, ten marsz był długi, trwał kilka godzin, odbywał się na bardzo dużej przestrzeni, tam od Ronda Dmowskiego do Błoń przy Stadionie Narodowym, to jest żona, chyba za 2 kilometry są, nie? To jest od około 2 kilometrów i jest jedno zajście, które trwa 20 minut. I dziwnym trafem ludzie z Gazety Wyborczej są praktycznie od samego początku do samej przy nim. No, to jest po prostu jak trafić w totka, nie? Skąd ci ludzie z Gazety Wyborczej wiedzieli? Dalej, to jest moim zdaniem najważniejsze pytanie w tym wszystkim. Tak jak przy zajściu z transparentami chwaliłem policję, że no ile to jest prawda, tutaj dopóki MW tego nie, czy organizatorzy tego marszu tego nie zdementują, to uznaję to za prawdę, że policja ostrzegała i prosiła, żeby te niektóre transparenty usunąć, o tyle tutaj się pytam, gdzie jest policja. Bo policja powinna natychmiast, a policjantów jest dużo i byli po trasie całego tego marszu, na to się zdaje się zdarzyło bardzo blisko wejścia na sam most, w związku z tym tam za tymi budynkami było naprawdę dużo policjantów. Oni powinni natychmiast, ale to mówię szczerze, natychmiast te kobiety zatrzymać. I je po zatrzymaniu usunąć, żeby już nie blokowały. Sądzę, że wypadałoby im też postawić zarzuty karne, między innymi właśnie za próbę zakłócenia legalnej manifestacji. Oczywiście teraz to one nie będą miały postawione jakichkolwiek zarzutów, prowokacja się udała, są bezkarne, bo cokolwiek im się w tej chwili zrobi, nawet zarzuci, że po prostu no nie było tak, jak się przedstawia w mediach, to będzie wielki jazgot, więc już teraz nic im nie można zrobić. Ale na samym początku, jak one tylko wyciągnęły ten transparent, jak tylko usiadły, powinna pojawić się policja, powinna je po prostu stamtąd wynieść. Odwieźć na komisariat, a tam postawić zarzuty. Tak powinno być. Słuchajcie, teraz odniesiemy się do pasku TVN. Przede wszystkim obywatele RP dwukropek. Ja to powtarzam z uporem maniaka i będę powtarzał jeszcze raz. Nie obywatele RP, bo ja jestem obywatelem RP i ja nic takiego nie gadam, prawda? Stwierdzenie obywatele RP sugeruje, że wszyscy Polacy tak sądzą, wszyscy Polacy coś zrobili. To jest stowarzyszenie lub inna forma organizacyjna organizacji politycznej o bardzo jasnych poglądach, która uzurpuje sobie prawo do reprezentowania wszystkich Polaków i ma nazwę wprowadzającą w błąd, że to niby są obywatele RP. Ok? Także tutaj co najmniej wypadałoby powiedzieć stowarzyszenie lub organizacja, coś takiego. Ja rozumiem, że pasek jest mały, no to przynajmniej, no to, ale jak nie możecie napisać konkretnie, to nie piszcie nic. Może to wtedy warto powiedzieć na dwa paski, prawda?
No właśnie. Druga rzecz, bezbronne kobiety. No ludzie, jakie bezbronne kobiety? To były osoby, które po prostu szły na zwarcie. One chciały bitki. One ewidentnie prowokowały. Mam wrażenie, sorry, ale prowokowały po to, żeby... One chciały oberwać, po to, żeby potem móc zrobić z siebie cierpiętnicę. Tak to niestety wyglądało. Stanęły na drodze brunatnej fali. No to jest chamskie pomówienie, za które mam nadzieję ci ludzie odpowiedzą. Bo po pierwsze to one nie stanęły na drodze brunatnej fali, tylko legalnego zgromadzenia, w którym znakomita większość ludzi, nie, w tym ja, nie miała nic wspólnego z jakimkolwiek faszyzmem, rasizmem, ksenofobią i sobie nie życzymy być nazywani jakąkolwiek brunatną falą. No i jeszcze zostały pobite. No ludzie, jeśli już, to zostały uderzone. I na pewno nie wszystkie. Wiecie, słowo pobite to sugeruje, że przyszli, bili, tak? Kopali. Natomiast te kobity razem z tym ich przewodniczącym wystąpiły kilka godzin później na konferencji prasowej. Nawet siniaka nie pokazały, rozumiecie? Nawet moja żona mi zwracała uwagę, co to za pobite osoby, które siedzą na konferencji i nawet siniaka nie mają. No tak. No. Pobite leżą w szpitalu. Moja żona mówi, pobite leżą w szpitalu. Ja nie jestem aż tak daleko idący jak moja żona. Uważam, że pobity może chodzić, nie? Niemniej jednak jakiś siniak, jakiś coś, ale moja żona ma rację. Gdyby one były pobite, to by je odwieźli do szpitala, żeby zostały zaopatrzone. A niestety nasza służba zdrowia tak działa, że na ostrym dyżurze ile żona ze mną siedziałaś? Cały dzień, nie? I północy. No długo, bardzo. Wypadek miałem koło 6 rano, wypuścili mnie koło 22 jakoś w nocy. Tak. No, tak działa polska służba zdrowia. One nawet nie pojechały na ostry dyżur. Pobite kobiety nie potrzebowały jakiejkolwiek wiek pomocy lekarza, no. Żeby było śmieszne, w tym filmiku widać, że potem ktoś im tam udziela jakiejś pomocy, ale to jest taka pomoc na zasadzie, to moja żona powiedziała, no, przyklejenie plasterka, nie? Interwencja medyczna. Interwencja medyczna, przyklejenie plasterka też jest interwencją medyczną. Nie pokazały jakichkolwiek obrażeń. Pobite kobiety. Sorry. I to, co tam mówiono na tej konferencji, że one nic nie robiły, tylko sobie stały i zostały napadnięte, jest to kłamstwo żywe w oczy. Wyciągnęły transparent, atakowały słownie, wyzywały od faszystów. Sorry. Prosiły się o to, żeby dostać w ryja. Przepraszam za wyrażenie. Ja oczywiście potępiam wszystkich tych, którzy je zaatakowali. Ale to było na zasadzie uczestniczenia w incydencie, który niestety one sprowokowały. Słuchajcie. I teraz jak dla mnie to po prostu szczytem prawdy, która się wymsknęła, i to jest typowe chlapnięcie, jest wypowiedź szefa tych właśnie obywateli RP. On powiedział mniej więcej coś w tym stylu. I potem zdarzył się taki piękny incydent, dostała racą. Rzeczywiście. Jestem przekonany, że to dla niego był piękny incydent. Bo oni chcieli, żeby dostać jak najbardziej oberwać, po to, żeby potem móc jęczeć, jak bardzo oberwali. W związku z tym, jak mogli sobie cyknąć fotkę, że oberwała racą, to rzeczywiście dla niego było to piękne. Człowieku, jakby moja koleżanka dostała racą, to dla mnie nie byłby piękny incydent, to byłby tragiczne zajście. Tak? I teraz jest pytanie. Jak ludzie gdzieś się samo podpalają, to też jest dla was piękny incydent, bo możecie cudzą śmierć wykorzystać do celów politycznych? Bo cholera, tak to brzmi. Swoją drogą ciekaw jestem. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie. Także... Ta akcja z tym pobiciem kobiet na tym marszu, sorry Winnetu, oczywiście do tego nie powinno dojść, oczywiście, że tak. Przy czym śmiem twierdzić, że większość uczestników marszu próbowała te kobiety chronić, nie wiadomo kto ich pobił, biorąc pod uwagę jakie prowokacje na tym marszu były wcześniej, bez problemu uwierzę, że również ci, którzy wyprowadzali ciosy, byli tam po prostu podstawieni. Tak samo jak te kobiety były podstawione. One same się przyznały, że szły od Ronda Dmowskiego do mostu jakby w tłumie i na umówiony znak rozwinęły ten transparent, czyli zaczęły prowokacje w tym momencie. Równie dobrze razem za nimi mogli iść jacyś kolesie, którzy potem je
atakowali, bili, uderzali po to, żeby to potem nagłośnić w telewizji. Także to już mamy załatwione. Sorry, winę tu. Dopóki nie uda się wskazać konkretnych sprawców i się okaże, że to rzeczywiście byli jacyś działacze, sorry. Dobra. Kolejna akcja, którą się jakby zarzuca policji, to jest prewencyjne zatrzymanie tak zwanych obywateli RP, którzy sobie stali niedaleko Palmy, zaraz tam za rondem i prowokowali nadchodzących transparentami, które sugerowały właśnie ich związek z III Rzeszą. I powiem tutaj bardzo, bardzo wprost. Ściągnięcie ich z ulicy przez policję było 100% słuszne i chwała dzielnym policjantom, którzy to zrobili. Wcale nie, też są filmy, które pokazują całość zajścia. To wcale nie jest tak, że ta policja przyszła i ich napadła, tylko ta policja wcześniej ich grzecznie, acz stanowczo, choć bez podania podstawy prawnej, no niemniej jednak to jest policja, wzywała, żeby sobie poszli, gdy są tutaj bezprawni. No to jak ci policja mówi, że masz stąd iść, bo jest, no, jesteś tu bezprawnie i mówi, że jak, że użyje siły, jeśli tego nie zrobisz, to po prostu idziesz. No oni nie poszli, to ich policja wyniosła. Wyniosła ich bardzo grzecznie, nie stosowali żadnych chwytów obezwładniających, nie psikali ich gazem, nie pałowali ich, jak to robi niemiecka policja w takich sytuacjach, tylko po prostu wzięli ich za wszasz i wyprowadzili. Co mieli 100% racji, bo gdyby ich policja stamtąd nie uprzątnęła, to jestem przekonany, że ludzie z tego marszu, polscy patrioci, którzy by usłyszeli, że są wrzucani do jednego wora z niemieckimi nazistami, którzy palili naszą kochaną Warszawę, to uważam, że nawet życie tamtych ludzi byłoby zagrożone. I wtedy oczywiście by bardzo krzyczeli, dlaczego policja nie zapewniła nam bezpieczeństwa. Oczywiście tam ci ludzie również dopuścili się czynu zabronionego, próbowali zakłócać legalne zgromadzenie. Dlaczego nie postawiano im zarzutów? A po wszystkim ci ludzie, jeszcze przy współudziale mediów, dopuścili się pomówienia policji, co też jest karalne, bo poszło w świat, że jeden z policjantów nazwał jedną z tych osób, która tam protestowała, że jest prostytutką i kazał jej po prostu siadaj i tam jest takie słowo na K. Alternatywna wersja to jest właśnie wulgarne określenie prostytutki. Tylko, że jak się człowiek wsłuchał dobrze w to nagranie, to się okazuje, że policja miała rację. Tam nie było wcale siadaj K. Tylko tam było siadaj Coulson. Po prostu jeden policjant w amoku, nie w amoku, w ferworze zajść takich ręcznych usuwania tych ludzi, powiedział bardzo dosadnie do swojego kolegi, żeby siadał. Znaczy, nawet nie dosadnie, tylko tak ostro po prostu, nie. Tylko, kolego Coulsonie, czy mógłbyś usiąść? Tylko powiedział, siadaj Coulson. Wydał mu polecenie. Coulson to nie jest żadne przekleństwo. Coulson to jest po prostu ksywka gliniarza, tak? Tak jak ktoś mógłby powiedzieć, siadaj Ator, siadaj, nie wiem, siadaj Wąski. Fajna ksywka, pewnie się nazywa Kulsiński albo Kulfoniasty, coś takiego, nie? I ma fajną ksywkę Coulson, nie? Prawdopodobnie było tak, że Coulson powinien był wejść do pojazdu razem z zatrzymanymi, którzy byli wywożeni. No i Coulson się tak trochę zawahał, co ma robić, no i dostał polecenie, siadaj Coulson, bo zaraz ten samochód ruszy, a ty stoisz, tamtąd wypadnie, sobie łeb roztrzaskasz w podtekście, nie? No i robienie z tego całej afery, no. Chamstwo, po prostu chamstwo. I za to też powinny być wyciągnięte konsekwencje, bo przez to, że konsekwencje wobec tych prowokatorów, zadymiarzy są niewyciągane, to oni się coraz bardziej rozbestwiają. Bo oni idą, prowokują, żeby oberwać, a potem żeby pomili nas. Niestety tak to wygląda. A sami są agresywni. Pójdźcie sobie, zobaczcie sobie chociażby moją relację z odbywającej się w piątek miesięcznicy smoleńskiej, co tam się wyczyniało? Sami są agresywni. I to przy dużej ilości policji i tak łapią agresora. Co jest dalej? Szkalowanie Polaków i szczególnie uczestników marszu, że to jest marsz faszystów i tak dalej. I powiem szczerze, tym powinno się zająć państwo oraz prokuratura. Przypominam jeszcze raz. Dzieci, staruszkowie, Azjaci, czarnoskórzy, wszyscy są faszystami?
Poza tym nie można tak po prostu po ludziach nazywać faszystami. To, że na przykład jakiś dziennikarz, nie wiem, nazwijmy to gazety XYZ, napisał kłamliwy artykuł, w którym mówił o YouTuberze nieprawdę, to nie znaczy, że wszyscy ludzie, którzy tam pracują, są perfidnymi kłamcami, prawda? No chyba, że tak pozwalacie cię tak używać, tylko wtedy zmieńcie sobie nazwę swoich mediów na, nie wiem, telewizja kłamię albo coś podobnego, prawda? Więc skoro wy, którzy co chwila dopuszczacie się paskudnych rzeczy, jednak cały czas twierdzicie, że o nie wolno tak o wszystkich mówić, ba, wy to nawet nie uważacie, że cokolwiek złego zrobiliście bardzo często, no to tak samo nie wolno tak mówić o wszystkich za to, że jeden czy drugi zrobił coś złego, prawda? Zwłaszcza, że jak już powiedziałem, jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że te transparenty po prostu były elementem prowokacji i tyle. Jest to skandal. Uważam, że polskie media, które to rozpowszechniały, powinny stanąć przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji i Krajową Radą Etyki Mediów po prostu za mówienie nieprawdy. A jeżeli ktokolwiek z 60 tysięcy osób biorących udział w tym marszu uzna za stosowne, to również odpowiadać po prostu w sądach. Bo każdy, kto usłyszał, że brał udział w marszu faszystów, a nie czuje się faszystą, ma prawo wytoczyć proces temu, kto tak powiedział. I mam nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy będą mieli wystarczająco dużo czasu i ochoty i to po prostu zrobią. Okrzyki. Słuchajcie, okrzyki, powiem wam szczerze, okrzyki to przede wszystkim może być dokładnie taki sam numer jak transparenty. Przyszli, zaczęli wrzeszczeć i się nagrało. Zwłaszcza, że niektóre są okrzyki, które widać w mainstreamowych mediach, są zrobione na zasadzie: jest plan ogólny, widać jakiś tłum z racami i są okrzyki. No to słuchajcie, skąd wiadomo, że to nie jest fałszywka? Bo taką fałszywkę to się robi na pstryk, a mediom, które już się dopuściły tylu fałszerstw, bo nawet nie manipulacji, ale fałszerstw przy okazji innych rzeczy, No to chyba nie należy wierzyć na słowo, tak? To już nie jest ten poziom wiarygodności, że jak telewizja powiedziała, że tak jest, to już jest dowód, że tak jest, nie? No po prostu nie. No chociażby ta fałszywka z Coulsonem, nie? Tutaj akurat się okazało, że również ktoś inny nagrał ten sam materiał, policja też miała nagranie, więc pokazała, proszę bardzo, nie żadna prostytutka, tylko wersja na K, tylko Coulson. A tutaj, jak mają taki plan ogólny, ujmę to w ten sposób. Obejrzyjcie sobie mojego streama i akurat tych okrzyków, które telewizje głównego nurtu mówią, że były, to na moim streamie się nie nagrały. Oczywiście ktoś może powiedzieć, Krzyśku, bo akurat byłeś w tamtym miejscu, w tym samym miejscu. Ale było wielu streamerów, którzy streamowali. Czy u któregokolwiek nagrały się te okrzyki, które się nagrały rzekomo niektórym telewizjom? Chciałbym, żeby telewizje to udowodniły. Chciałbym, żeby jak rzetelnie ktoś zbadał taśmy, jaki śledczy, czy to nie są fałszywki. Natomiast jeśli to nie są fałszywki, co za problem, tak skoro mogli wejść z transparentem, tak samo mogli wejść i zacząć krzyczeć. Jest to jeszcze łatwiejsze. Transparenty to już powiedziałem, jest to skandal, że tych ludzi nie wyrzucono. Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej, jeszcze większy skandal. Tyle moi kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli się podobało, daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, trzymaj się, do zobaczenia, pa pa!